w naszej gali. Panią dyrektor Agnieszkę Libor z Totalizatora Sportowego, pana prezesa Piotra Czarneckiego, Raiffeisen Polbank oraz pana Andrzeja Marczaka, partnera w firmie KDMG w Polsce. Bardzo dziękuję. Imienia Anny Laszczyk za rok 2014. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Moc tegorocznej nagrody delegatem imienia Anny Laszczyk za rok 2014 jest kropla drąży skałę. Cała piątka finalistów to ludzie i zespoły ludzi, którzy wielkie, romantyczne idee realizują pozytywistyczną, konsekwentną, a równocześnie często niedocenioną pracą u podstaw. Gorąco gratuluję wszystkim, ponieważ w swoich dziedzinach stali się do nas natchnieniem i są dla nas wzorem i do naśladowania. Państwa upór i konsekwencja zmienia nie tylko świat dookoła nas, zmienia także nas samych, po prostu wpływa na naszą rzeczywistość. A teraz pora, aby poznać zdobywcę nagrody. Niektórzy już nie. Nasz tegoroczny laureat swoją bezpośredniością, uczciwością i jawnością działania w każdej dziedzinie życia przekonuje do siebie nawet najbardziej nieprzekonanych. Zwyczajnie robi to, co zapowiedział i do czego został wybrany. Nagrodę Radia Tok FM imienia Anny Laszczyk za rok 2014 otrzymuje prezes Słupska, Robert Wieniawski. Jak się w Słupsku pokaże, jak ja wrócę. Udało się. Dziękuję bardzo. My zastanawiałem się, co powiedzieć. Dzisiaj w takim momencie jest ciężko mówić. Pewnie Państwo wiecie, że widzę tutaj wielu przyjaciół na scenie, także na scenie, ale na widowni. Ja znałem Anię Laszczyk. Dzisiaj pewnie po tej imprezie kupilibyśmy wino, Ania zabrałaby Karolinę, ja Krzyśka, przyszlibyśmy do nas i rozmawialibyśmy o tych planach na przyszłość. Brakuje mi Ani, szczerze mówiąc, bo za nią można było snuć wspaniałe plany i mieć marzenia. Ja nigdy nie marzyłem, że będę stał i otrzymał taką nagrodę. Ja jestem zwykłym chłopakiem z Krosna, który kiedyś marzył, że po prostu będzie sobą, że nie będzie tym jedynym gejem w mieście. Only gay in the village, jak Państwo pewnie kojarzycie. Miałem takie marzenie, że po prostu w klasie będę normalnie żył. Ale rzeczywistość okazała się trudniejsza i trzeba było wędrować w tej walce z miasta do miasta i tak się stałem prezydentem Słupska i ale chciałbym Państwu powiedzieć, że cieszę się też, że mogę dzisiaj tutaj stać, bo przypominam o tym, że Polska ma jeszcze wiele problemów, że ja na przykład wrócę do Słupska jutro i będę musiał naprawić dach w szkole, że będę musiał poradzić sobie z problemem kobiety, która ma mieszkanie socjalne, wychowuje piątkę dzieci, czwórka śpi w nocy na matach, a to piąte dziecko w wózeczku, bo
nie mają miejsca, mają 20 metrów kwadratowych mieszkania. I tym się dzisiaj zajmuje prezydent Słupska i cieszę się, że im wszystkim nie przeszkadza moja orientacja seksualna. Pamiętam czasy, kiedy przeszkadzała. Więc chciałbym podziękować wszystkim moim wyborcom i niewyborcom za to, że pokazali, że polityka może być inna, a inny może być częścią polityki. To fascynujące. Ja nigdy nie marzyłem, że taka chwila mnie kiedykolwiek spotka. Chciałbym podziękować także, i tu będzie pewnie zaskoczony ten, któremu podziękuję, Lechowi Wałęsie, bo on zawsze chciał, żebym siedział w ostatnim rzędzie albo za murem najchętniej. Ale chciałbym za ten mur podziękować Lechowi Wałęsie. Bo ja się wychowałem na jego autorytecie. Moja matka, pamiętam, pewnego dnia wyjęła portret papieża, zdjęcie papieża i wsadziła Lecha Wałęsę w naszym domu. W zamian. Ja był dla mnie inspiracją, bo on w swojej naiwności, którą ja też posiadam, potrafił przeskakiwać mury. I to nie tylko te fizyczne, jak w sierpniu 1980 roku, ale także te jeszcze o wiele trudniejsze. I cieszę się, że mam tak wielu przyjaciół, którzy dzisiaj tutaj są ze mną i razem z nimi przeskakujemy te mury nienawiści, nierówności, niesprawiedliwości. Im chciałbym też poświęcić tę nagrodę i jeszcze tym wszystkim młodym gejom i lesbijkom, którzy tak jak ja marzą, żeby być sobą. Kiedyś też będziecie mieli taką swoją skałę, którą wydrużycie i swoje krople. Wszystkiego dobrego. Amen. Najważniejsza postać życia publicznego w Polsce. Gratulacje. Na pewno jedna z najbardziej wytrwałych.